Po długiej przerwie, ale w końcu, w wyjątkowym czasie dla Ewy Farnej, czyli w czasie premiery jej nowej piosenki, spotykamy się znów. Cześć, dzień dobry. Cześć, dzień dobry. Tak sobie pomyślałem, że za nami taki trudny czas, specyficzny, czas pandemii, izolacji. I czy ty, mając wybór pozostania w domu z bliskimi, spędzania w końcu czasu z rodziną, a powrócenia do tej muzycznej przygody, do tych szalonych tournée, to tęskniłaś w ogóle za tym drugim? Szczerze? Ani nawet nie. Tak myślałem. Tak? Chciałabym powiedzieć, że tak, bo to by pewnie było milsze, ale no prawda jest taka, że dobrze wykorzystałam ten czas. Ja chciałam bardzo zrobić po długim czasie płytę, robiłem ją już bardzo długo, wszystko tak ciągnęło się to i zawsze, wiesz co, ale we wtorek, no ale już w środę muszę tutaj przygotować to, bo w piątek na koncert, a teraz po prostu tych koncertów nie było i ja mogłam poświęcać się, no bo oczywiście w pierwszym rzędzie jestem mamą, więc i tak wszystko zabiera więcej czasu, więc mogłam poświęcić ten czas, który mam na pracę, naprawdę na pracę kreatywną nad płytą. Mi się bardzo podoba, że jeżeli już wracasz, to z takim materiałem, który niesie za sobą też wspaniały przekaz. Napisałaś piosenkę Ciało. Która mówi o body positive. No i tak sobie pomyślałem, czy był taki moment w twoim życiu, kiedy sobie pomyślałaś, no bo jednak jesteś oceniana przez pół swojego życia, ale o tym to piosenkę muszę zrobić. Ja miałam taki numer parę lat temu w Czechach, który odpowiadał na takie bardzo mocne plotkarskie nagłówki i tematy, że już tak mocno poszło w moim kierunku hejtu. To odpowiedziałam taką piosenką, która w ogóle stała się mega hitem w Czechach. I ja w ogóle nie chciałam tego wypuszczać jako numer. Było to tylko tak w internecie puszczone. I jakoś mega się przyjęło. Natomiast teraz to jest piosenka bardziej o takim przyjęciu ciała, jakie jest i czego zmienić nie możemy. No i pokochania, czy tam akceptowania tego, jak jest. Jak pięknie mi służy i jak zdrowe jest. I doceniłam go jeszcze bardziej. I potrzebowałam tak pokazać na to trochę światło. Chciałam też do teledysku zaprosić dziewczyny, które naprawdę przeżyły nie tylko, że macierzyństwo, ale w ogóle jakieś tam też niefajne historie i mają jakieś tam blizny. No i pokazać, że ciało jest jako takie niesamowite. Śmieję się, bo myślę sobie, daj mi popracować, pięknie opowiadasz, a właśnie moje kolejne pytanie jest o teledysk, no bo poznajemy tam, tak jak wspomniałaś, fantastyczne bohaterki, kobiety z krwi i kości. Myślę, że casting był niesamowicie trudny, żeby znaleźć też takie historie, które zobaczymy w zwiastunach, albo właściwie już zobaczyliście. No ale właśnie w klipie też ty zdecydowałaś się na to, żeby tak jak śpiewasz, życie pozostawia ślady na naszym ciele, żeby pokazać swoje ślady. Byłaś do tego namówiona, czy to był twój pomysł? Mam, tak, dziewczyny w teledysku gdzieś tam sobie ogarnęłam na Instagramie, bo śledzę niektóre ich profile. I ja jestem na tym planie z tymi 13 kobietami, które przeżywają, co przeżywają. Te dziewczyny tam były po wszystkich chorobach i ja mówię, czym ja tu się kurde przejmuję, że ja mam jeden rozstęp na brzuchu, w ogóle what? Więc powiedziałam, dobra dziewczyny, na tym planie się zdecydowałam. Powiedziałam, dobra, wchodzę w to z wami, po prostu pokażę, co przecież no jest tak, jak jest. Więc na planie się zdecydowałam i pokazałam też swój tatuaż od natury, aczkolwiek no, jest on konsekwencją czegoś bardzo pięknego i ładnego, więc nie jest to taka smutna historia jak u niektórych dziewczyn, ale stanęłam w rzędzie z nimi. Na pewno zauważycie ten moment, tam jest tak pięknie podkreślone muzycznie, bardzo, bardzo ładny sposób.